Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, się witam w kolejnym odcinku z The Planet Crafter. I moi drodzy, na wstępie odcinek wleciał specjalny oczywiście na kanał, który jest dostępny dla wspierających. A dokładniej co się zmieniło w bazie? Moi drodzy, mamy nasze poletko do wysyłania rakiet. No i wygląda to nawet bardzo fajnie. Porobiłem tutaj przeszklenia oczywiście, więc mamy dosyć ciekawie to zrobione. Teraz stacja dronów jest tutaj, na wejściu. Wszystko jest na wejściu, tu również mamy nasionka i tym podobne. Nawet kilka slotów jest w sumie wolnych, które możemy wykorzystać. Jakaś sobie tam kora drzewna, fitoplankton A, fitoplankton B, C, jakieś tam inne barachła, larwy, no wszystko. Totalnie wszystko. Co jeszcze? Co jeszcze się zmieniło? Tu chyba nic. Tu coś miałem zamiar robić, ale chyba jeszcze nie skończyłem. Tutaj zrobiłem tylko i wyłącznie korę drzewną. W ogóle brakuje mi wody. Zrobiłem korę drzewną i zrobiłem to na takiej platformie, która w sumie jest spoko. I pewnie zrobimy kolejną platformę tutaj, taką. Ale to zaraz wam powiem dokładnie na co, bo jeszcze tego nie robiłem, ale widziałem, że się odblokowało, bo kilka rzeczy się odblokowało. I nie wiem, czy zrobię wam takie wstawki tutaj, co się odblokowało, bo tam w sumie nie było jakoś dosyć dużo tego, oprócz tam jakiegoś, nie wiem, jakieś ikry czy coś. Takie bzdetki, no. Totalne bzdetki. Okej, to tutaj mamy produkcję całkowitą kory. Tutaj mamy zapotrzebowanie, mamy zaopatrzenie, mamy wszystko. Zrobiłem oczywiście również tutaj nasz miodek z zwiększeniem produkcyjności tych maszyn. Więc to sobie fajnie działa. Tutaj tak samo motylki sobie latają, trochę FPS-y spadają, ale jeszcze nie jest tak tragicznie. Zniknęło dużo rzeczy, nie ma już tam żadnej elektrowni, tam również nie ma ciepła, ciepło jest tam, gdzie miało być wcześniej. Zniknęły drzewa, więc drzew również nie ma. Tutaj sobie fitoplankton, jeszcze jednego nie dokończyłem, nie zespawnowałem go, znaczy nie stworzyłem, nie zespawnowałem. Więc tutaj się fitoplankton oczywiście robi, również mamy tutaj zaopatrywanie, więc spoko. No i tutaj moje arcydzieło. Ja nie wiem, czy tego nie robiłem z wami na odcinku. Już mi się naprawdę miesza. Totalnie mi się miesza. Więc tak, tutaj sobie oczywiście leci to jedzonko. Leci sobie tutaj to jedzonko. Tutaj mamy ten portal, co też fajnie w sumie wygląda. Ej, ja chyba naprawdę to robiłem na odcinku. Tak mi się kojarzy. No i zobaczcie, symetria jest piękna. Totalnie piękna. Tu mamy rakiety. Jest elegancko. Co dalej? Elektrownia teraz jest tutaj. Tu jest teleporter, tak w ogóle. Elektrownię mamy tutaj. I naprawdę, no teraz dostępności energii mamy sporo. To w ogóle, właśnie, czy to nam ulepsza wszystkie? Nie wszystkie, tylko część nam ulepsza. Zobaczmy, ile mamy energii. Dostępne mamy 28 163 kW. No to jest naprawdę dużo. To jest naprawdę dużo, więc raczej nam teraz nie zabraknie. Właśnie, kolejny bug, który znalazłem. Tutaj chciałem zrobić coś takiego, żeby było zaopatrywanie w kakao. Nie wiem czemu. Widocznie to jest jakiś bug. Niestety, ale nie chcę zaopatrywać. Zrobimy wszystko. Działa? To nie działa. Niestety nie działa. Coś jest zbugowane z tym. To samo tyczy się zboża. No nie wiem. Nie wiem dlaczego nie chcę tego robić. Nie mam pojęcia, czy tu jest jakiś błąd, czy tu jest jakiś bug. Nie mam kompletnie zielonego pojęcia, dlaczego to działa, jak działa. To tyle. Musimy to ręcznie wszystko zbierać. I tyle. I tyle. Co jeszcze? Bo odcinek tam trwa chyba około półtorej, czy nawet dwóch godzin. Tutaj jeszcze sobie został, bo już mi się po prostu lirmy nie pomieściły chyba, z tego zapamiętam. Nie, jeszcze lirm jest. Czemu ja tego nie wsadziłem? Tam gdzie być powinno. Dziwne. Jakieś pałeczki. Pałeczek też mamy za dużo. Zgaduję, że to też jest full. Oczywiście. Osmu sporo, tego sporo. No właśnie, kwarc pulsarowy. Tego również mamy od cholery. Więc w ogóle za chwilę wydaje mi się, że zmienimy sobie całkowicie produkcję. Bo tu jest nawet jak najbardziej spoko.
ale nadal to jedzenie po prostu jest nieopłacalne. To jedzenie jest nieopłacalne, więc. W ogóle... A, bo ta rakieta jedna była chyba na wysył. Tak mi się wydaje. Dobra, kasujemy zapotrzebowanie tego i wrzucamy sobie zapotrzebowanie kwarcu pulsarowego. To samo tutaj. Zabieramy żarło. Zapotrzebowanie kwarcu pulsarowego. Tylko oddzielnie. Kwarc pulsarowy, pyk i pyk. I tutaj w sumie też może być kwarc pulsarowy. Wiem, że to już zlatuje. W ogóle coś czerwonego jest. Nie wiem, co to było. Nie mam zielonego pojęcia, co to było. Dobra, czy tu kwarc pulsarowy jest wkładany już powoli? Nie zbyt. Ty rakietko sobie leci już po raz kolejny za chwilę. Tego żartu i tak mamy sporo, więc no, możemy to robić w ten sposób. Tylko nie wiem, czemu one nie chcą nam tego zabierać. Zaopatrywanie. No właśnie, kwarc pulsarowy. No to i tu możemy dać zaopatrywanie w kwarc. Priorytet najwyższy. Priorytecik poleciał najwyższy. Ale nadal nie widzę, żeby tutaj było to ładnie rozdysponowane. Te boty sobie w kulki strasznie lecą. No zobaczcie, no nie wiem, no po prostu głupieją chyba. Jak zobaczę, że stoicie tutaj i nic nie robicie, macie szczęście. Tylko brakuje niczego, jeszcze nie brakuje. Duchowego proszku. No dobra, zrobiłem was trochę, więc powinno starczyć. Tam jakiś leci. Powinno was teraz starczyć. Bo piąty to chyba jest najgorszy, jak mi się wydaje. Takie mam wrażenie, że piąty tutaj... priorytet to jest najgorszy. Minus jeden to jest chyba najważniejszy. No nie widzę, żeby to było produkowane, żeby to było zabierane. To na górze się chyba proszek robi, czy nie? Nie, rakiety się robią. I płytki się robią. Naprawdę nie wiem, jak to działa. Totalnie nie wiem, jak to działa. Nie chcę mi tego jakoś brać. Boty się pobagowały, nie wiem, co one robią. No właśnie, ale drugie miejsce jeszcze, które chcę wam pokazać, moi drodzy. Które zrobiłem, bo to nie jest wszystko. Widzę, że to jest zbierane. I gdzie te boty nam tak lecą? Już wam, kochani, pokazuję, bo tutaj naszła spora zmiana. Jak widzicie, nie ma już tutaj tego ekstraktora, tych całych kopalni. Bo te kopalnie, moi mili, są wszystkie tutaj. I to są nasze kopalnie. Siarkę też tutaj przeniosłem. Muszę w ogóle tą siarkę zniszczyć. I mamy tak. 5 kopalni siareczki. I ta siareczka się tutaj ładnie wydobywa. Magnes się również wydobywa. Wszystko jest pełne. Wszystko jest dobrze porobione. Wszystko jak naprawdę stoi i się ładnie wydobywa. Elegancko. Rozumiem, że aluminium też. Dlatego stwierdziłem, że nie potrzebujemy już żadnych totalnie... Totalnie żadnych nie potrzebujemy już w tej chwili skrzynek do tego wszystkiego. Widzę, że krzem się przydaje. Dobra, niech latają z tym krzemem. Żelaza nam trochę brakuje. Pewnie kuleje to żelazo, ale dobra, jeszcze jest. I tu oczywiście kobalt, inne pierdolety. No jest tego dużo. Wiesz, ja nie wiem, czy w sumie ja tego i tak siarki już nie usunąłem. Nie pamiętam. Nie, nie usunąłem, więc trzeba to usunąć. Bo tutaj się to już nie przyda. To zabieramy. Czy tutaj jest... nie ma.
I wybuchowego proszku też nie mamy. W ogóle właśnie, syntezator genetyczny nam się blokował, bo o tym wam też nie mówiłem. Odblokowało nam się akwarium P2. Odblokowało nam się schronisko dla zwierząt, karmik dla zwierząt. Mamy co robić dzisiaj. Oprócz tego, że wam opowiadam te rzeczy, które się nam działy na tych odcinkach. Co jeszcze nam się odblokowało? Wiertło P5, ale to już chyba przy was było. No i jakieś tam duperelki, ale takie duperelki, wiecie, typu jakaś ikra, coś. No właśnie tego typu. Zróbmy sobie teleporter chwilowy. Podlećmy do domu. Jakoś zielono się dziwnie zrobiło. Potrzebujemy wybuchowego proszku. Potrzebujemy wybuchowego proszku. Tu się akurat nic nie zmieniło. Carson. Nie zabrakło nam siarki. Niski poziom nawodnienia, no problem. To było na górze chyba. I bakterii, wybuchowy proszek. Okej. Czyli to można powiedzieć, że mamy już zaliczone. To wszystko ładnie działa jak powinno. Nie wiem, czy ten teleporter na samym końcu jest dobrym pomysłem, no ale będzie. Niech no będzie, dobra. Chcieliśmy zrobić oczywiście niszczareczkę. Niszczareczka jest po to, żebym w razie czego mógł zniszczyć tą siarkę stąd. To jest pełny. O, nic nie jest pełne. Dobra. Kolejna siara. Tytan odpada, siarka odpada, pręty sobie zostawię. Pręty jeszcze jako taką mogą się przydać. Siarka i raczej tytan się już nie przydadzą. Przynajmniej nie w takiej formie, jakiej mamy w tej chwili. Tyk. Jak ślik. To wywalić, wszystko wywalamy. Wszystko jak leci. Niszczymy. O. No i dobra. To już można powiedzieć, że mamy wyczyszczone. Nie lubię tak zostawiać leżącego, więc ja to oczywiście sobie zniszczę. W ogóle jakiś złom mój leży. Tu jakiś mój złom już sobie leży. Ale nie przyznam się, że to mój. Dobra, do domku. I znów mamy full osmu. Totalnie full osmu. Si. Trochę za dużo tego, ale okej. Pałki irydowe. Oczywiście robimy proszku. A? I się wszystko ładnie pouzupełniało. W ogóle zjedzmy sobie ciastko, bo jestem ciekaw, co to daje. Prędkość chodzenia. Prędkość dużo dodaje? Szczerze powiedziawszy, niezbyt. Niezbyt bym powiedział, że to jakoś super, hiper dużo daje. Dobra. Wróćmy sobie jeszcze to miejsce. Czarka. Leci z nami. No właśnie, tu jest jeszcze dodatek. Dodatek, który zwiększa nam produkcję. To też się może przydać. To wygląda tu. Mamy full osmu. Dobra, i niech sobie tutaj to chodzi. Jest enchant zrobiony. Jest. Wylatujemy sobie tak jak wleciliśmy. Opa. I chcę zobaczyć, jak zadziałają te ryby. Bo ryb jeszcze nie mieliśmy. Ich dużych ryb tutaj. Jak działa i co potrzeba w ogóle na akwarium P2? Mamy wszystko. O dziwo. O dziwo. Rozumiem, że kapsułka idzie w odstawkę.
Tutaj na dwa jest. To jest w ogóle źle zrobione, moim zdaniem. Więc musimy to sobie przemienić. Pyk. To na chwilę trzeba usunąć. Dlaczegoż tuż, toż, już wam mówię. To w ogóle zrób inaczej. Uwielbiam, jak to przerywa. Kurde, faja. Kurde, blaszka, jestem czaszka. Nie kliknąłem kontrola? No kliknąłem kontrol przecież, ej. Gra, proszę mnie nie robić w bambuko. Snapowało się, zesnapowało się. Okej. I teraz tak. Chcemy tu bliżej. Po to, aby zrobić właśnie teraz tą kopułkę. Tylko tak, ta kopułka no jest trochę spora. Więc myślę, że ona to się zmieści pewnie jeszcze tutaj. Jak nie jeszcze dalej. No, jakby się naprawdę... Nie bądź... Co? Nie, no drony latają. To mnie oszukujecie. Dźwięk taki był, jakby coś wylnęło. No moim zdaniem ideolo. Dwa, dwa... Może to byśmy na 3 zrobili? Może to byśmy zrobili na 3 nawet. Pyk. Zresztą, dobra. Zobaczmy, czy to się teraz ładnie zmieści. Shift G oczywiście standardowo. Nie lubię ograniczeń. No i będzie git. Brzmi normalnie, jakby coś tu siadło. Ale tu nic nie siadło. Tu nic, kochani, nam nie siadło. Dobra. Kolejne drzwi sobie zróbmy tu i zobaczmy, jak działa to akwarium. Oż ty, dupkę węża, no ciekawie. Ja sobie mogę wstawić gdzieś tu ryby. Tylko 3 sztuki? No takie wielkie... Akwarium? Was w domu biją? To się w parę nie mieści. To jest głupota. Wody. Trzeba postać makaca. Nie, no powiem wam osobiście, że liczyłem, no nie wiem, no na 5 to minimum. Naprawdę takie minimum. Kto nam dali 3? No nie mogę. No dobra, to 3 złote ikry. Chyba najbardziej takie optymalne. No zobaczmy, jak to będzie wyglądać, ale... No, rozczarowany jestem. Totalnie jestem rozczarowany. Karpie sobie pływają, ale tylko to. Zamiast 2 mamy 3. I w to miejsce moglibyśmy postawić z 8 albo z 10 akwarium. Ja pierdzielę, nie no. Naprawdę nie wiem. Nie wiem, co o tym sądzić. Naprawdę nie wiem, co o tym sądzić. No bo zobaczcie, no, no dobra, no możemy jeszcze tu sobie postawić nawet. No ale to... No nie, no. A i tu się... Czy wkłada? Nie, czekajcie, bo ja to zrobiłem. Chciałem zrobić to. Dobra, no 2 wchodzą, tak? To daje w tej chwili 650 gram zwierząt. A to daje... No dobra, 40 gram. Jest różnica. 650 między 40. To by dawało 120. Co ja gadam? Boże. 60. Nie, dobra, no jest różnica. Jest różnica.
Ale to nie zmienia faktu, że no, liczyłem na większy slot. Liczyłem na większy slot, naprawdę. Ale wiadomo, w życiu wszystkiego mieć nie można. Mi życie jest dosyć wredne. Tak jak na przykład Planet Crafter. Ale tylko czasami, bo naprawdę mi się mega w to gra. No mamy już 30 chyba 3 odcinki. Z tego co mi się wydaje. Więc to nie może być tak źle. Nie może być tak źle. Prawda? Prawda. Shift G. Już to chodzi. Czemu to oszukuje? Czemu to kantuje, że mi prąd siada? Dobra. Pokasujem. Ty w dupkę węża. Trochę przesadziłem. Troszkę przesadziłem. Pyk. Powrót do siebie. Powrót do siebie, to trzeba jeszcze zabrać. No i tak, kolejne chciałbym zrobić. Myślę, że nawet te dwa bym zrobił lekką ręką. Bo już tej naszej postaci coś nie odpowiada. Nie wiem, nie mam pojęcia, co mu nie odpowiada. Naprawdę nie wiem. Dlatego uważam, że ten mod jest przekozacki. No bo zobaczcie, co mu to może nie odpowiadać? No co? Co ci tu nie odpowiada? Głupie, to jest mega głupie. Głupio zrobione. Naprawdę polecam wam, moi kochani, tego moda, bo ten mod po prostu ułatwia życie. Naprawdę, no czasami to jest po prostu głupie. Pyk. I sobie tutaj również połączymy, to tylko to miało być tak. Nie tak. Mod, który po prostu ułatwia życie. Ułatwia planet crafterowanie. No i fajnie. Trochę nam się tutaj slotów na ryby zrobiło. Oczywiście te ryby sobie zaraz pójdziemy i włożymy. Żeby one sobie tam już były. Tutaj była ikra. To zabieramy. No i tutaj już jest ikra taka dosyć słaba. Słabiuśka, bardzo słabiuśka ta ikra. Czy ja gdzieś tu zostawiłem jakąś jeszcze ikrę? To jest dobre pytanko. Shiro zostawił ikrę gdzieś tu. Ale chyba nie. To był chyba sam skrzek. Sam skrzeczor. Dobra, tu są złote rybki. Rozumiem, że one się w żaden sposób nie rozmnażają, niestety. Te buje wrzucimy. I nawet jak sobie tą głupią setkę wrzucimy, to też niech one sobie pływają. No, no jak mają tutaj stać nie wiadomo ile i czekać na swoje dalsze jakieś... kontynuowanie żywota w skrzynce, no to bez sensu, prawda? Niech sobie tutaj siedzą. Mamy tego dużo, to niech sobie siedzą. Zawsze te... prawie 200 kilo jest. Jak będzie coś lepszego, zrobi się coś lepszego. Kolejny buju. Buju, muju. To sobie oczywiście zrobię już... prywatnie. Tutaj są do upgrade'y. Tylko my zbytnio nie będziemy mogli zrobić tego w środku. Bo zobaczcie, teraz jak zrobiłem to, no to tutaj sobie ryby pływają. Też nie za bardzo, siatka fundamentowa tutaj przeszkadza. Siatka fundamentowa tu przeszkadza, więc raczej tej siatki się... lekko mówiąc, pozbędę. Poburza mi to koncepcję.
Farma ryb. Ja zrobiłem coś, co mi teraz nie będzie potrzebne. Jedwab. Jedwab mamy gdzieś tutaj. No to te jedwabniki gdzieś sobie tutaj działają, tak? No działają, działają. Mają się dobrze. Wróćmy to. I zobaczmy, co daje farma ryb. Tu jest 100. Widzicie, najważniejsze rzeczy się po prostu produkują już na wizji. Już na wizji. Coś ta gra ma problemy z rybami. Naprawdę, ma jakieś problemy z rybami. Trochę nie wiem, o co z tym chodzi. To po prostu jest jakiś bug. Tak to wygląda. Od 22 i od 22. Może być. Dobra, wiecie co, bo ja tutaj tą złotą rybkę jedną wsadziłem. Ale wezmę sobie to stąd. I zobaczymy, czy to nam na przykład jakoś zreprodukuje te ryby. 1000, prawie kilo. Nie zwiększone, energia zmniejszona. ...325, no to ja tu porobiłem farmy ryb, akwarium i co? Ja teraz mam się tego pozbyć? Naprawdę? No trochę nie fair. Trochę nie fair. Trochę bardzo nie fair. No popsuło mi to całą koncepcję. Totalnie. W szczególności, że naprawdę nie dostałem jakoś tego szybko. Bardzo mnie to dziwi, że to tak działa. Te farmy ryb naprawdę tak, no... 2 na 10. Złote. Czego mi zabrakło? Jedwabiu. Jedwabiu mi zabrakło. Środka larwa, jakaś inna? Nie, to sama. No dobra, zarybiamy sobie to delikatnie mówiąc. Bo rozumiem, że ta farma ryb to jest tylko, że... No właśnie, do czego jest ta farma ryb? Jak ja sobie na przykład teraz zrobię kolektor organizmów wodnych, to czy mi na przykład wleci jakiś specjalny rodzaj ryby? No właśnie, ciekawe. Spróbujmy. To nie ryzykuję, nie piję szampana. O, tu było jedno miejsce. Fitoplankton A. No to tak średnio. To tak średnio. I co, i rozumiem, że tu jest wszędzie fitoplankton A? Ja. To nie jest A. To jest ciekawe. To jest ciekawe. Dobra. Następnie. Co my jeszcze mamy do zrobienia dzisiaj? No mamy wiele. Schronisko dla zwierząt. Wstaw DNA stworzeń, aby rozmnażać zwierzęta. To może za chwilę. Karmnik dla zwierząt. Włóż karmę, aby umożliwić jedzenie pobliskim zwierzętom. To też będzie trzeba zrobić. Ale oprócz tego potrzebujemy czegoś takiego jak... Jak? Syntezator genetyczny. Tego potrzebujemy. Rozumiem, że trzeba to zrobić w środku. I zaraz się dowiemy, co nam to daje. Staw cechy, aby syntezować stworzenie. Rozmiar. Określa maksymalny rozmiar stworzenia, opcjonalny. Określa poziom bioluminescencji istoty, opcjonalny. Wariant. Określa wariant stworzenia, opcjonalny. Wzór skóry, opcjonalny. Kolor wzoru skóry. Kolor B i kolor A. Obowiązkowy i gatunek.
Mamy gatunki, mamy DNA i mamy różne inne rzeczy, tylko tak. Oprócz tego skądś trzeba wziąć materiał genetyczny, prawda? No właśnie. Teraz pytanie, skąd wziąć ten materiał genetyczny? To zapotrywanie trzeba sobie zrobić w ten sposób. Leci coś? Nic nie leci. A, czy może coś tu? Czy może coś tu? Nie, tu nic nie ma. Tu genetyka też nas nie lubi. No właśnie, skąd wziąć tu materiał genetyczny? To jest pytanie za milion pońców. Bo nie widzę tutaj żadnej produkcji tego wszystkiego. Chemik dla zwierząt albo schronisko dla zwierząt. Ale to nadal nic nam nie da. Nadal nam to nic nie da. W ogóle... Właśnie, bo ja tam usunąłem teleporter. A ja jeszcze drzewek nie posadziłem. Bo ja tu zrobiłem również taki fajny myk. Że mamy tutaj drzewka, które miały rosnąć, tylko ja ich nie sadziłem po to, żeby nie przyspieszać terraformacji. W sensie, żeby na was poczekać, gałgany wy moje. Więc sobie od razu to wstawmy. Już widzę, że sporo zabraknie. Raz, dwa, trzy. Tu jest jeszcze ten upgrader do tych maszyn. Skąd wziąć te cholerne Zordena? Bo coś wam jeszcze pokażę jednego. Tutaj w skrzynkach mamy delikatny spoiler. Możemy sobie zobaczyć, że jest coś takiego jak cecha genetyczna. Bo pytanie, skąd tą cechę genetyczną wziąć? Mamy również DNA stworzenia. Tylko czy my widzieliśmy jakieś zwierzątka w tej chwili? Nie wydaje mi się, żebym widział jakiekolwiek zwierzęta w tej grze. Aż na pewno nie takie. Już na pewno nie takie. To sobie wrzućmy. Zresztą to powinno iść do wywalenia, wiecie? To idzie out. Pyk, 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 pyk. No, upgrade'y to muszą być. Teraz tokeny sobie ładnie latają. Jak z tym. Czemu wy do cholery nie produkujecie stąd? Tu jest zaopatrywanie. I nic. Zapotrzebowanie. Dobra, niech to będzie. Jedzmy sobie. I znów mamy stópek za dużo. Nie to. Pyk i pyk. Dobra, napijmy się wody, no i musimy wyruszyć chyba w poszukiwaniu zwierząt. Mamy 33 minuty. A ja bym chciał jeszcze się przejść, moi mili, dżungla odcinek. Sobie to zrobiłem taki pseudo save point przy tym. Mogę już to skasować. No właśnie. Nasiona Lirma. Otrzymano nowy schemat. No ciekawe. Dopiero dowiedzieliśmy się, jak produkować Lirmo. No patrzcie na te cwani, no. Zwyczajny skrzek. On raczej nam nic tu nie zmieni zbytnio. No właśnie, szukamy zwierząt. Teraz pytanie. Czy te zwierzęta na przykład są tylko i wyłącznie na planetach? Na tych innych planetach? Też tak może być. Możemy się jednak obudzić, że musimy... Musimy stricte szukać... zwierząt na oddalonych wrakach. I nie ma po prostu innej siły do tego. Czy my tu byliśmy? Nie wygląda. O!
Droga genetyczna. No wygląda jakbym tu był. To tylko wygląda jakbym tu był. Zrobię co w mojej mocy, by opuścić tę planetę. Musiałem kopać głęboko, by znaleźć zasoby potrzebne do budowy platformy startowej. Ostatnio burze nie występują aż tak często. Muszę znaleźć jakiś duży krater po meteorycie i na jego dnie zbudować platformę. Będzie tam chroniona przed wiatrem. Pola magnetyczne na tej planecie są zupełnie szalone. Pierwszy raz widziałem coś takiego na własne oczy. Ponownie opuszczam swoje schronienie i liczę na to, że mi się uda. Niklas, 3040. No i ci się, przyjacielu, nie udało. I ci się, przyjacielu, nie udało. Tu mnie na pewno nie było. Teraz zobaczę w ogóle, gdzie jestem. No ale mamy już genetykę w takim razie. Mamy genetykę. I zaraz sobie pójdziemy to jeszcze ogarnąć. Mamy cechę genetyczną. Włóż go do syntezatora genetycznego, aby stworzyć nowe stworzenie. Informacje o cechach genetycznych dwie. Gatunek i wariant. Ciekawie. Teraz zobaczymy, jak to działa. Mamy gatunek i mamy wariant. A, to jest opcjonalne. A to dupa. To nie stworzymy tego jeszcze. Nie stworzymy tego jeszcze, niestety. Niech pesy spadają. No to nie pozostaje nam nic innego, jak ruszyć dalej. To było tu. To było tutaj. I teraz troszeczkę żałuję, że tak szybko się rozpędziłem ze zbieraniem tych skrzynek. Mogłem się powstrzymać i być może ułatwiłoby mi to dalszą terraformację. Na przykład właśnie dzięki temu, że mielibyśmy zasoby z dalszego etapu gry. Ale kto wiedział? Kto wiedział? Ja nie wiedział. My nie wiedzieli, co podpisali. Czekajcie, sobie tu podpiszę clear w takim razie. Sygnalizator. Tu możemy napisać clear. Gdzie to było? A to było tu. A to było tu. No to przejdziemy sobie wzdłuż. I pójdziemy do tamtego pseudokraterku. Przez Ishiro sprawdza, czy nie ma żadnych innych skrzynek, które mogłyby być przydatne. Ale Shiro nic tu nie widzi. Rozumiem, że tu też zbytnio nic nie znajdziemy. Aczkolwiek zasada jest taka, że warto sprawdzić. Warto sprawdzić, ale tu już widać, że nic nie ma. Okej, okay, tam na górę nie wchodzę. Bez sensu. Aż... Kusi, no kusi, kusi. Tu było to otwierane. To by wychodziło. Gdzie my jesteśmy? Tu. I tu również nic nie ma. To tak, od razu jak tu będzie otwierane, to tam oczywiście nie wchodzimy, ale chyba nie. Chyba to nie jest ta miejscówka. Otwierana pseudo. To mi nie wygląda. Ale skrzynek ani nic z tych rzeczy też nie widzę. W ogóle tam jest clear zaznaczony. No ale warto przejść, tak? Warto przejść, bo może tam być coś nowego. Zaraz się napijemy wody.
Dobra, czyli tak, tu nic nie było. No ale mam przynajmniej zwiedzone. To w ogóle coś po prawej jeszcze jest jakiś taki dziwny zalążek, taki dziwny. Dziwny, wiecie, takie dziwne wejście. To chyba też nic nie ma. To nie była to dziwna jaskinia? Teraz grzech nie sprawdzić, prawda? Wygląda jak ta jaskinia. Tak, to jest ta jaskinia. No, skrzynia. 1000 tera tokenów. Teraz się zastanawiam, czy na pewno ja tu byłem. Teraz się zastanawiam, czy na pewno ja tutaj byłem. Marec pulsarowy bym zostawił? Ej, dziwne. Bo tak skrupulatnie szukałem. To jest możliwe, żebym ominął. O. Może mnie tu jednak nie było. Jak nie tu mogło nie być? Musiałem tu być. Gdzie ja w ogóle wylazłem? To jest dobre pytanie. Gdzieś tu. No, wolałbym chyba przejść tędy obok super stópek. Mimo wszystko. Czy tu się coś nie świeci? Ja tu, kochanie, od razu przejdę i zobaczę, czy przypadkiem gdzieś się tutaj motylki nie pałaszują, ale nie widzę. Motylków nie widzę. Czyli się cofamy i spróbujmy stąd wyjść drogą, którą weszliśmy. I może być ciężko. Bo ja tu kompletnie nic nie widzę. To jest problem. Dobra, to było chyba gdzieś tu. Prawda? Nieprawda. Dobra, można i tędy jechać. Jestem bardzo daleko. Tu jest ten krater. Tam już chyba zbieraliśmy to. Spróbujmy sobie tak podejść. Okej. Nie mówię, że niewidzialna ściana. No i oczywiście. Kurczę, myślałem, że lekko zbuguję, ale nie. Myślałem, że lekko zbuguję, ale nie. Był jakiś dziwny wlot. Powiem wam osobiście, że trochę chyba mi się kończył pomysł, gdzie mogą być te klucze. Brakuje nam jeszcze kilku. Myślałem, że ci to wszystko znajdziemy i będzie już spokój, ale nie. I to może być zabawa na dłuższą metę. To może być zabawa na dłuższą metę. Mam naprawdę tylko nadzieję, że oni nie wpadli na taki głupi pomysł, żeby to wszystko na przykład rozlokować po jaskiniach, bo to by było bez sensu totalnie. To moim zdaniem byłoby po prostu samobójstwo. Ale wiem, że twórcy potrafią coś takiego robić. Powiem więcej, lubią nawet coś takiego robić i to mnie trochę przeraża. Ale no cóż. Tu nic nie ma, możemy tędy sobie zejść. Ale skrzyni też nie widzę. O, ale ta chyba już wzięta była przeze mnie. Jest klucz. Mamy ciosesku. Rakieta do rozrzucania zwierząt. To nie brzmi wesoło. Pyk. I pyk. Bierzmy resztę.
Dobra, czyli tu już mamy wzięte. Wracamy do chaty. Tu kolejna skrzynia. Te skrzynie mogą mi uratować dupę. Ale jednak nie. Znów nie mam miejsca, niestety. Rzućmy to. W ogóle tu by się przydało zrobić w ten sposób. Bo ja zauważyłem, że to jest chyba najlepszy sposób do tego, żeby to wrzucać, ustawić sobie na przykład segregowanie. Zaraz zniknie. Przynajmniej to, co jest do rozdysponowania. Bieramy. Ręczki już nie ma. Bierzemy sobie Volinus. No i wracamy na siarkę. Wracamy na siarkę i powiem osobiście, że ta siarka mnie tak niezbyt interesuje. Zresztą tu chyba nawet klucz był. Chyba. Klucz był. Jakieś przejście, ale nie. Trochę się pogubiłem. Naprawdę nie wiem, skąd wziąć zwierzęta. Totalnie nie mam pojęcia, skąd wziąć zwierzęta. Tu zwierząt jeszcze nie ma. Jedynym tak naprawdę jakimś pomysłem na to wszystko jest włączenie portalu mniej więcej do jakiejś krainy, która te zwierzęta by posiadała. Ale niestety to nie jest takie hopsiup na krowę i ciele gotowe. To by było najlepsze hopsiup na krowę i ciele gotowe. Ale nie w tym wypadku. Nie w tym wypadku, bo tutaj musimy skądś to wziąć. Tego to i wiecie, Salomon nie naleje. Kurczę, no naprawdę może być ciężko. Liczę na jakieś skrzynki, no ale z tymi skrzynkami jest taki problem, że już je pozbierałem. Jest naprawdę bardzo dużo pozbierałem tych skrzynek. I teraz niezbyt nawet mam skąd to wszystko brać, więc... Jeżeli gracie swoim tempem i się nie spieszycie, to żeby sobie ułatwić late game, wydaje mi się, że łatwiej będzie wam zaczynać bez skrzynek, bez dropienia tych skrzynek. Dopiero potem, już jak będziecie mieć jakąś podstawę, otwierać, na przykład właśnie przy genezach DNA, etc. No, tak mi się wydaje. No nie wiem. Totalnie nie wiem. Moi drodzy, ale muszę skończyć odcinek. Jestem przyjebany jak papa do dachu i powiem wam, że idę spać. Idę spać, jest 20:25, a ja już po prostu lecę do nagrywania, patrzę i nawet jak nagrywam, to już tak trochę przez sen. Trochę mi się przysypia. Więc no. Jeżeli coś gadałem przez sen głupiego, to przepraszam. Mam nadzieję, że tak nie było. Ale naprawdę już po prostu gały to mi się kleją. Totalnie mi się gały kleją. Wracimy. Ale tu też nic a nic nie było. Pipa. Zadalona jaskinia do kanionu. Tu też nic nie będzie. Też nic. Dobra. Moi drodzy, kończymy. Trzymajcie się. Jeszcze pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Pamiętajcie, że możecie sobie oglądać filmiki z wyprzedzeniem. Które nagrywam w ogóle. Które wracają na kanał teraz troszeczkę rzadziej, no ale jednak to jest. Czy na przykład takie właśnie dłuższe filmiki, gdzie ja nie gadam nic zero. Tylko buduję. Czy ogólnie sobie tam coś tworzę, własnego jakaś inwencja twórcza, no to właśnie takie filmiki możecie znaleźć oczywiście na kanale. Wy wspieracie nasz kanał. To jest nasz kanał, nie tylko mój, tylko nasz. No i co, no i tyle. No i pamiętajcie o Discordzie, bo Discord oczywiście jest, ja zapominam wkleić linków. Ale teraz postaram się już robić to na bieżąco.